zrobiło się ciemno trochę. Nie lubię tak bawić się Ace of the Color i mi blakną. Cały film jest zrobiony na setce, ale 50 też może być. O, cześć, nie zauważyłem, że do was mówię. Ha, ha. No, halo. Nie będę teraz czytał wielkich słów, które napisałem w scenariuszu 10 minut temu, tylko uczę się powoli jakoś mówić do was normalnie. Także sorry za ten początek, ale musi to jakoś wyglądać. O, żeby nie było zbyt nago, zbyt seksualnie. Zupełnym zbiegiem okoliczności mikrofon był akurat podłączony do kamery, ja nie wiem jak to się stało. I opowiem wam może... Pewnie zaraz był szum czy coś takiego. Opowiem wam może jak wyglądał mój wyjazd do Bolesławca. Bolesławiec to miasto niedaleko Wrocławia, które między innymi słynie z ręcznie wyrabianej ceramiki, na której to opiera swój rynek turystyczny. Znajdują się tutaj cztery główne warsztaty, zakłady ceramiczne, którymi są zakłady ceramiczne Bolesławiec, spółdzielnia, rękodzieła, ceramika artystyczna, manufaktura, w której właśnie byłem, oraz jeszcze czwarta Zebra Ceramika. Taki żartowniś ze mnie, że ho 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 ho. Na początku wycieczki dostałem kawałek masy ceramicznej, po czym na żywo ruszyłem za przewodniczką, słuchając jak przebiega cały proces. Nie będę was tutaj zanudzał, dlatego pokażę wam jak zrobiłem sobie pada do PS4 z masy ceramicznej. Niestety nie pozwolono mi go wyparzyć. Ta pani nie pracuje w piątki. Ciekawostek, warto wspomnieć, że 90% pracowników tutaj to kobiety. I prawdopodobnie tak jest w każdym z zakładów, które wymieniłem wcześniej. Nie mam jednak pewności, bo w nich nie byłem. Dowiedziałem się również, że manufaktura, w której właśnie byliśmy, wytwarza ceramikę najwyższej jakości. Ale wydaje mi się, że każdy z poprzednich czterech też mógł powiedzieć coś takiego. No i wszystko jest wykonywane ręcznie. Ciekawa praca, jednakże będąc przytłoczonym taką ilością handmade'ów, zacząłem się zastanawiać, w którym momencie następuje przekształcenie z pasji w smutną rutynę. No bo niestety są tutaj jakieś określone modele, których trzeba wykonać wystarczającą liczbę sztuk. No ale może jest jakaś dziewczyna, która tworząc tysięczny z kolei wzór, za każdym razem umieszcza delikatny defekt będący odniesieniem do popkultury czy ideologii. No może, kto wie. Może to jest jakaś armia kryształowych zwierząt gotowych, by zaatakować na wezwanie swojego pana. No i kiedy już pozwiedzaliśmy, sam kupiłem sobie bajeczny, kojący nerwy kubek. I od razu ruszyliśmy do zamku w Kliczkowie. Było tam pięknie, interesujące i pewnie mógłbym o nim jeszcze godzinami opowiadać. No, ale było też trochę alkoholu, więc może na tym zakończę i do następnego. Ceramiczny papież dał okejkę temu wideo, a ty nie dasz? No daj spokój, jak papież dał, też daj! A co? I poczekaj jeszcze na następną planszę, to będziesz mógł nawet dać subskrypcję! Dzięki!